Witajcie kochani. Ostatnio w naszym hotelu gościliśmy ekipę programu Piekielny Hotel. I to właśnie nasze zmagania mogliście oglądać w pierwszym odcinku tego programu. Pobyt ekipy Piekielnego Hotelu i perfekcyjnej pani domu zainspirował mnie trochę, żeby pokazać wam cały taki cykl, który przygotowujemy. Myślę o perfekcyjnym weselu, perfekcyjnym nakryciu stołu i wszystkich rzeczy, które powinny być perfekcyjne w tym właśnie dniu. Także jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Zaczynamy od obrusu. Wchodzimy obrus. Śnieżno-biały, pachnący, prosty strój. Jeżeli nasze wesele ma motyw kolorystyczny, możemy podeprzeć się organzą, w tym wypadku brzowa, którą kładziemy na środek stołu. Mamy już akcent kolorystyczny leżący na stole. Kładziemy nakrycia. Zaczynamy od dużych talerzy. Kiedy mamy już duże nakrycia, stawiamy małe talerze przystawki, które znajdzie się na naszym stole weselnym. Kładziemy szpicę. Zaczynamy od sztućców dania głównego. W pierwszej kolejności kładziemy noże ostrzem do środka. Łyżka. Talerz. Pamiętamy, aby sztućce nie znajdowały się pod talerzem, tylko obok. Drugie krycie widelca do przystawki. Szkło. W pierwszej kolejności stawiamy kieliszek na wody. Nazywamy go gobletem. Powinno w tym celu mieć białe rękawiczki, aby nie pokrócić wypolerowanego wcześniej szkła. Nie mam, dlatego staram się łapać szkło za nóżkę, nie za górę czaszę kieliszka. Kieliszki do wina również stawiamy, trzymając za nóżkę kieliszka. Często podczas wesela możemy spotkać wino nalewane do karafek stojące na stole. To jest wino obiadowe. W zależności od tego, jak wygląda nasze danie główne, jest to wino białe bądź czerwone. Z reguły jest to wino czerwone, dlatego kieliszki są z myślą o winie czerwonym. Na każdym weselu znosimy toasty, więc muszą pojawić się kieliszki do wódki. Popularnie nazywane są 50-kami, natomiast ja polecam mniejsze pojemności, na przykład 25, ponieważ to pozwoli nam na wznoszenie większej ilości toastów i trzymanie fasonu do samego końca imprezy. Serwetki, nieodzowny element każdego wesela, często powinny być wykorzystywane jako element dekoracji. W tym przypadku posłużyłam się też akcentem kolorystycznym, który znajduje się na stole, żeby zaakcentować kolor, który wybraliśmy. Serwetki możemy albo kłaść na nakryciu, my akurat będziemy serwować później przystawkę, więc możemy położyć je obok sztućców. Świece. Następny element, totalny must have podczas wesela. Świece nadają nam romantyczności, dodają piękne światy i sprawiają, że wszystkie potrawy, dekoracje na stole wyglądają jeszcze ładniej niż w rzeczywistości. Możemy stosować zwykłe, proste świeczniki. Możemy też troszeczkę przekornie położyć na przykład kieliszek do góry nogami i zaakcentować dekoracyjnie pod kieliszkiem na przykład kwiat. Kwiaty, nieodzowny element dekoracji stołu weselnego. W moim wypadku jest to prosta kompozycja, złożona po prostu z kwiatów w wielu kolorach wiosennych. Nadają fajny akcent świeżości na stole. Dobrym uzupełnieniem dekoracji stołu weselnego są pokrowce na krzesło. Tym sposobem zaczęliśmy cały cykl perfekcyjnego wesela zapiętego na ostatni guzik. Jeśli chcecie być z nami, subskrybujcie mój kanał. I bądźcie z nami na stronie internetowej www.naostatniguzik.pl. Zapraszam.